Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj coś o telewizji. Pokażę Wam, jak zrobić taką prostą sieć na 100 km. Czyli przypuśćmy, że mieszkacie gdzieś na półwyspie Magadan, macie 100 km do najbliższego nadajnika i chcecie sobie odbierać telewizję. No niestety od razu uprzedzam, że tutaj tego się nie da zrobić zbyt tanio. No chyba, że macie farta i po prostu do Waszego nadajnika nie ma żadnych drzew, żadnych przeszkód. Nawet bocian nie przeleci, no to wtedy po taniości dałoby to radę zrobić, ale nie gwarantuje jakości odbioru. Zrobimy sobie tutaj odbiór na 4 odbiorniki, czyli od czego zaczynamy? Przede wszystkim musimy mieć dwie anteny. Tak, nie przysłyszeliście się, trzeba mieć antenę na UHF oraz na VHF osobno. Bierzemy te antenki, montujemy najpierw tutaj pierwszą antenkę gdzieś na dachu, o, niech sobie ona będzie tutaj. Montujemy teraz drugą antenkę gdzieś na dachu. Oczywiście one raczej nie powinny się zasłaniać, bo będzie problem. I teraz sobie schodzimy kabelkiem z tych antenek w jakieś takie miejsce, żeby tam wody nie było, w suche miejsce. Można sobie skrzynkę gdzieś zamontować, to już tam oczywiście od Was zależy. Czyli schodzimy kabelkiem, na przykład gdzieś tutaj pod dach. O, stąd teraz tutaj schodzimy tym kabelkiem z tej anteny. I dochodzimy do tego miejsca, czyli jakiś taki najbliższy punkt. Montujemy tutaj w tym punkcie, już Wam pokazuję, o takie coś. To jest taka przełącznica, to jest tak naprawdę sumator. Sumujemy dwa sygnały z anteny, które jest VHF oraz UHF. No, te anteny się tym różnią, że anteny VHF umożliwiają odbiór muxu 8, ewentualnie radia DAB, radia cyfrowego, więc one są po prostu na niższe częstotliwości. Ja wiem, że są anteny combo, które mają to i to, ale jeżeli jest taka duża odległość, raczej zalecam osobno dwie anteny, bo możecie się dziwić, jaka jest różnica w sygnale. I co dalej? Teraz, jak już tutaj się podłączycie, dokładnie to się podłączamy tymi kabelkami, już Wam pokazuję. O, tutaj w te wejścia, co są. Po bokach macie wejścia. Tutaj dokładnie. Jeżeli antena VHF, to podłączamy do wejścia VHF, czyli gdzieś o tutaj. No i jesteśmy podłączeni. I co dalej? Teraz sobie wychodzimy kolejnym kabelkiem z wyjścia tego sumatora. Idziemy tutaj o w tą stronę, gdzieś tam do mieszkania. Czy nawet możecie tu sobie zainstalować, to już od Was zależy. Ja idę bynajmniej gdzieś do jakiegoś punktu takiego centralnego w naszym mieszkaniu, domku. O, na przykład tutaj. I co tutaj montuję? A montuję sobie wzmacniacz, ale nie montuję wzmacniacza jakiegoś takiego po taniości, tylko tutaj sobie zastosuję takiego oto Telmora. On jest drogi, to jest drogi sprzęt. Oczywiście spis tego sprzętu, co tutaj użyłem, macie w opisie filmu. Wiem, że ten Telmor jest dosyć drogi, ale jest konkretny. To jest konkretny sprzęt, daje radę ze wszystkim. Ma chyba 33 dB wzmocnienia. Teraz wchodzimy tym kabelkiem tutaj na wejście Telmora. I z wyjścia już tego Telmora wzmocnionym sygnałem schodzimy sobie gdzieś do jakiegoś kolejnego punktu, czyli jakieś 20 cm od wzmacniacza. Montujemy rozgałęźnik, o, na przykład taki. I tutaj z tego rozgałęźnika sobie idziemy, najpierw tylko podłączę na wejściu rozgałęźnika. I teraz z wyjść idziemy sobie na wszystkie nasze telewizory, które mamy. Czyli gdzieś tu jest telewizor, przypuśćmy, że tu jest telewizor, drugi gdzieś tutaj. I czwarty telewizor aż tutaj. I sobie podłączamy kabelkiem do naszych kochanych telewizorków sygnał. O, tu będzie jeden telewizor, tu będzie drugi, trzeci i czwarty. I brawo, mamy wszystko zrobione. Jakieś uwagi? Tak, kabel, którego tutaj użyjecie, powinien mieć potrójny oplot. Jeżeli używacie kabla z pojedynczym oplotem, to może lepiej w ogóle nie róbcie tej instalacji. Zostawcie bez telewizji wszystko, bo szkoda Waszego czasu. Kabel, na przykład firmy Comscope, amerykański, z potrójnym oplotem, nie jakaś chińszczyzna. I myślę, że taka instalacja Wam posłuży na bardzo długie lata. Druga uwaga, możecie jeszcze zastosować filtr dla sieci LTE. Ten filtr stosujemy na przykład tutaj na tą antenę UHF, bo to są częstotliwości, nie pamiętam, 700 coś MHz. Antena VHF tego nie potrzebuje, aczkolwiek można też dać dla bezpieczeństwa, ale ona i tak działa na niższych częstotliwościach, więc nie powinno mieć to jakiegoś wpływu. Czy taki filtr coś powoduje na stracie sygnału? Chyba około 1 dB on zabierze, czyli tyle co nic. Aczkolwiek jest to opcjonalna rzecz. Jeżeli widzicie, że jest pikseloza, no to możecie taki filtr kupić, bo być może jakieś sieci LTE gdzieś pobliżej nadajniki Was będą zakłócać. Miałem taki przypadek, zakłócało faktycznie i czasami może się to zdarzać. Dobra, także mam nadzieję, że filmik się spodobał. Wyjaśniłem to najprościej jak umiałem, także do następnego. Cześć!